Tą gorączkę do Bożego miłosierdzia polecamy Tobie, Wszechmogący Boże, z prośbą o nawrócenie zatwardziałych grzeszników, o pokój na całym świecie za wszystkich kapłanów, szczególnie za tych kapłanów, którzy błądzą, którzy zamiast wskazywać drogę do Ciebie, czynią odwrotnie, sieją zgorszenie. Za wszystkich tych również, którzy niestety, ale odebrali również sobie życie, będziemy Ciebie prosili, Wszechmogący Boże, abyś przebaczył im wszystkie grzechy i przyjął ich do swojego Królestwa w niebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Pontyuszem Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Ale Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ale Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ale Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ale Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ale Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ale Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ale Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ale Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ale Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ale Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarują Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego,
a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przewieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przewieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anię Świętelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anię Świętelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anię Świętelny, zmiłuj się nad nami. Najświętszego serca Jezusa mego, jako strój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie, o Chrystus.
Niech będzie chwała
Kochani bracia i siostry, w Chrystusie Panu, jesteśmy tutaj w Ostrowcu Świętokrzyskim. Cieszę się bardzo, że i dziękuję za to, że ksiądz proboszcz, ksiądz Robert zaprosił nas dzisiaj do tego niezwykłego miejsca, do tego tej pięknej świątyni. Może ta świątynia nie jest wielka, ale ma ogromne znaczenie dla Ostrowca Świętokrzyskiego. To tutaj przed wizerunkiem Matki Bożej, nieustającej pomocy. Gromadzimy się dzisiaj. Gromadzimy się, moi drodzy, po to, by wołać o pomoc. Moi drodzy, za chwilę będzie Eucharystia, której przewodniczy ksiądz proboszcz, a my razem tu z obecnym księdzem, również wikariuszem biskupim z Chorwacji, który przybywa do tego miejsca, będziemy koncelebrować wraz z księdzem proboszczem Robertem, które pełni tu posługę, tu w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Kościelnej 16. Dobrze pamiętam adres, abyście wiedzieli, gdzie przyjść. Kiedy macie trudności, kiedy, a zwłaszcza teraz, przechodząc, moi drodzy, tutaj do tej niewielkiej, można powiedzieć, kaplicy, przy tej drodze, tu obok, którą przechodzą ludzie, to taki deptak w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wejdźcie zawsze. Ona na was czeka. Moi drodzy, kiedy przechodziłem, pewna pani, która ma tutaj sklep obok, zaczęła rozmowę. I kiedy zacząłem z nią rozmawiać, mówi, boję się, bo wszystko zaczyna się tak zmieniać, wszystko zaczyna drożeć. Ja nie wiem, czy przetrwam. Ludzie są zalęknieni, ludzie boją się tego, co będzie jutro. Dlatego idziemy do Matki Bożej, nieustającej pomocy i tu do tego miejsca. My również, ja myślę, że razem z wami, będąc tutaj ksiądz ojciec, bo tak chcemy mówić, ojciec Andrzej, z doświadczeniem swojego życia, duchowym doświadczeniem, właśnie w przeżywaniu mistycznego zjednoczenia z Jezusem w zakonie, kiedy przez czas benedyktyński, a później przez kilka lat na górze Athos, kiedy ojciec Andrzej spędził czas na naprawdę pokucie, a również i ofiarowaniu Bogu. Tam na tej górze Athos jest ponad 1000 zakonników, którzy gromadzą się w różnych miejscach, modlą się tam, ale ta modlitwa to przede wszystkim tak mocne zjednoczenie z Jezusem. Ich praca i modlitwa. Jak mówił do mnie, co 2 godziny budziliśmy się w nocy, aby kolejne minuty, czas zgromadzić się razem, by modlić się i wołać do Boga. I tak jest każdej nocy, i każdego właśnie tego czasu, który tam spędzał. I mówi, przez te kilka lat nauczyłem się, by wybudzać się dla Jezusa. I myślę, moi drodzy, że my jesteśmy w takim czasie jakiegoś takiego letargu, jakiegoś snu, abyśmy się umieli wybudzić dla Jezusa. Bo ludzie nie znajdą sensu życia. Moi drodzy, z bólem serca przed chwilą zamieściłem w mediach społecznościowych, na moim profilu Padre Jarek, zamieściłem informację z Włoch, z Italii, a mianowicie z Bergamo, gdzie jeszcze
tydzień temu koło Bergamo, w zasadzie na peryferiach tego miasta, gromadziliśmy się razem z tymi, którzy należą do rodziny domów modlitwy świętego Szarbela, na adoracji Pana Jezusa, na oddanie Mu czci należytej, na modlitwie. I właśnie z tego miasta Bergamo dotarły mnie właśnie informacje, obrazy, które myślę, że nie godzą się w ten sposób, bo to jest odwróceniem wszystkiego. W kościele, w jednym z kościołów wczoraj w Bergamo, to było wczoraj, trwała msza święta, a komunia święta rozpoczęła się i komunię świętą udzielały dzieci. Dzieci pierwszokomunijne udzielały komunii świętej dorosłym. Myślę, że ktoś tu bardzo przesadził. Myślę, że idziemy w nowy czas Kościoła, gdzie pewne zasady, a przede wszystkim oddanie czci Jezusowi, zostaje zatarte. I to będzie się działo nieustannie. Trwa obecnie synod Kościoła rzymskokatolickiego. Zauważcie, nie mamy żadnych informacji za wiele. To wszystko jest gdzieś ukryte. Być może ukaże się dokument, o którym się mówi, że może za 2 lata, ale w ciągu tych miesięcy, następnych, kolejnych, będą decyzje wprowadzane, a ktoś się zwróci i zacznie zastanawiać, czy tak ma być, czy nie, czy to jest nadużycie, czy też nie. Nikt się nie będzie zastanawiał, dlatego że przychodzą trudne czasy. Ludzie mają wiele, będą musieć stanąć przed wieloma wyborami w rodzinie. Są to kwestie ekonomiczne, kwestie związane z zwyczajnym życiem, byciem. Ktoś się będzie zastanawiał, jakie tam zmiany dokonuje się w Kościele. Grunt, żeby Kościół był, pójdą, pomodlą się. Ale czy my mamy się zastanawiać, czy też nie? Myślę, że mamy również się nad tym pochylić w naszych rozmyślaniach, by zauważyć, czy czasem z tego wszystkiego, co było w tym pięknym koszu naszej tradycji Kościoła, naszej wierności, naszej godnej czci Eucharystii Jezusowi i Matce Najświętszej, czy czasem nie zostaje tutaj to wszystko gdzieś odsunięte na bok w imię braterstwa. Takie słowo używa się w nowym czasie Kościoła, będziecie słyszeć wielokrotnie, braterstwo się liczy. We Włoszech używa się stwierdzenia, już nie mówi się właśnie o Duchu Świętym bezpośrednio, ale o strumieniu. Strumieniu. Będziemy właśnie w tym braterstwie jakby nad strumieniem. Ale przecież my dobrze wiemy. My mamy świadomość tego, że jesteśmy ludźmi w Polsce, kiedy widzimy tych, którzy oddali życie za wiarę, za Kościół, za wolność w naszej ojczyźnie. I tym bardziej, w tę godzinę miłosierdzia. Dzisiaj wystosowałem apel, stanowczo przeciwstawiam się. I dzisiaj we Florencji, niedaleko tu Ostrowca Świętokrzyskiego, będziemy się modlić podczas też Różańca Świętego o godzinie 20.15, ale też podczas mszy świętej o 19.30 i teraz podczas Eucharystii. Modlitwa prosta, ale bardzo ważna dziś. Myślę, że powinna być dołączona do każdej tej akcji liturgicznej, tego spotkania z Bogiem. Jezu, zmiłuj się nad nami. Jezu, przebacz nam. Jezu, daj nam czas, byśmy zrozumieli i pojęli, byśmy umieli wiedzieć, jakimi mamy być przed Tobą. Moi drodzy, teraz rozpoczynamy mszę świętą. Proszę Was, jeszcze jest pieśń, byście pozostali razem z nami, byśmy mogli się pomodlić w tej godzinie miłosierdzia, a ja zapraszam również na transmisję o 19.30.
na YouTubie, kanale Sharper TV, ale też i Włosi uczestniczą. Są zbulwersowani we Włoszech. To oni mi przekazują informacje. Są zbulwersowani tym, co się dzieje. Moi drodzy, musimy otworzyć oczy, serce, ale przede wszystkim musimy myśleć, obudzić siebie, obudzić innych dla Chrystusa. Amen. Ave, ave, ave Maria. Thank you.
chwałem Twoim. Dzisiaj w naszej maleńkiej kaplicy parafialnej pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy mamy zaszczyt gościć po mojej prawej stronie ojca Andrieja z miejscowości Rażanac, chyba dobrze, Rażanac, 10 kilometrów od Zadaru, a 230 ileś mamy, 50, około 250 kilometrów jeszcze dzieli nas do Medjugorje. Witamy bardzo serdecznie. Ksiądz Andrzej, ojciec Andrzej, jest również wikariuszem biskupim w Chorwacji. Dlatego mamy wielki zaszczyt i prosimy Ciebie dzisiaj, drogi ojcze, abyś wygłosił do nas kilka słów, takiego słowa pokrzepienia, abyśmy nie ustali w tej pielgrzymce do nieba. Witamy również wszystkim nam już bardzo dobrze znanego, wielkiego misjonarza, można powiedzieć, ojca Jarosława, kustosza i proboszcza Sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej, którą nazywamy Dobrego Początku i który również opiekuje się pustelnią świętego Szarbela, jak również, drogi ojcze, nie każdy wie, ale również dziś można to przypomnieć, bo wiem, że z twojej skromności zawsze mówiłeś, aby o tym nie mówić, ale ojciec Jarosław jest również prałatem, dlatego od czasu do czasu pozwól, że ci to przypomnimy, że jesteś tym prałatem i wiadomo, że ty się nie wywyższasz. Ty mówiłeś, aby tak nie mówić, ale przecież nie przystoi. Od czasu do czasu trzeba przypomnieć, bo otrzymałeś to za twoje dobro, które czynisz dla Kościoła Świętego. Nie czynisz to dla siebie, dla własnej chwały, bo wszyscy to widzimy. Bo to się zaraz da wyczuć, jak ktoś pracuje, jak ktoś głosi Ewangelię, czy on jest aktorem, czy on to czyni dla swojej własnej chwały, dla poklasku, dlatego, aby mu ludzie świadczyli, jak tym faryzeuszom w piśmie, żeby ich pozdrawiali na rynkach. Nie, ty właśnie odwrotnie, ty w pokorze swojego serca głosisz Chrystusa w tych trudnych czasach i nie wstydzisz się. Jesteś w Zadarze, idziesz z krzyżem, jesteś w Warszawie, idziesz i głosisz Chrystusa ukrzyżowanego. Jest to bardzo piękne i budujące dla nas wszystkich kapłanów, bo zapewne nie jeden z nas po prostu nie miałby tyle takiej odwagi. Może by się i krępował, dlatego możemy z Ciebie brać przykład. A teraz poprosimy Ciebie, Ojcze, abyś przedstawił intencje, z którymi dzisiaj przyszliście tutaj wraz z ojcem Andrzejem do tego świętego ołtarza. Tutaj u Matki Bożej Nieustającej Pomocy pragniemy modlić się przede wszystkim za chorych, cierpiących. Polecamy Bogu też mamy ojca Andrzeja, chorą na wózku inwalidzkim, tam w Rażanac, którą poznamy, za chorych, cierpiących, którzy polecali się w modlitwie i prosili Cię, ojcze Andrzeju. Polecamy chorych, których znamy, z naszych rodzin, cierpiących, nie tylko cierpiących na ciele, ale na duszy, w sercu. Chcemy modlić się za Mateusza, Dawida, prosi babcia, za swoich wnuków. Natomiast ojciec Andrzej sprawuje Eucharystię, potrzebne łaski, opiekę Maryi dla dzieci Emilii. Bardzo szczęśliwą operację dla męża Emilii w dniu jutrzejszym. Tak bardzo jesteście mi bliscy, wasz dom modlitwy świętego Szarbela. Biegniemy myślami do żon, niedaleko granicy z Republiką Czeską. Tam niedawno zawiozłem obraz Matki Bożej Pompejańskiej.
jakże jesteśmy blisko z wami, a także ja sprawuję Eucharystię o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty, dla ciebie Małgorzato, abyś doznała właśnie poprawy zdrowia, abyś miała na nowo siłę, abyś miała w sobie tyle mocy i siły i tyle pokoju i radości jak zawsze. Proszę za Ewelinę i Emilię, która właśnie jest też tak wielkim świadkiem wiary wobec Boga. Proszę o Emilię, za Irenę oraz wszystkich, za cały wasz dom modlitwy 59 tam w Żorach. Łączymy się dziś razem z wami i z tego miejsca, tu z Ostrowca Świętokrzyskiego, patrząc w oblicze Matki Bożej, nieustającej pomocy, błagamy ją o pomoc dla was. Ja mszę świętą pragnę sprawować za świętej pamięci Bogdana, brata księdza Tadeusza, prosząc dobrego Boga, aby przebaczył mu wszystkie przewinienia i przyjął go do swojego królestwa w niebie. A my świadomi naszych grzechów, słabości i upadków, przeprośmy teraz dobrego Boga za wszystkie przewinienia i błagajmy go o miłosierdzie, abyśmy mogli z czystym sercem, dzięki jego dobroci, złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się, Wszechmogący Wieczny Boże, spraw, aby nasza wola była zawsze Tobie oddana i abyśmy szczerym sercem służyli Twojemu Majestatowi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie jest z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, Abraham nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się wzmocnił w wierze, oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocen jest on również wypełnić, co obiecał. Dlatego też poczytano mu to za sprawiedliwość. A to, że poczytano mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego, ale i ze względu na nas, jako że będzie poczytane i nam, którzy wierzymy w Tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Wielbimy Boga, bo swój lud wyzwoli. Wielbimy Boga, bo swój lud wyzwolił. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił. I wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida. Wie.
wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. Wielbimy Boga, bo swój lud wyzwolił, że naszym Ojcom okazał miłosierdzie i wspomniał na swoje święte przymierze, na przysięgę, którą złożył Ojcu naszemu Abrahamowi. Wielbimy Boga, bo swój lud wyzwolił. Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć mu będziemy bez trwogi, w pobożności i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. Wielbimy Boga, bo swój lud wyzwolił. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości. Bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. I powiedział im przypowieść: pewiennemu zamożnemu człowiekowi dobrze się obrodziło pole. I rozważał sam w sobie, co tu począć. Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: tak zrobię, zburzę moje spichlerze i pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: masz wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone, odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego: głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani moi, ojciec Andrzej powie kilka słów, jak będę umiał, przetłumaczę. No dostaję. Ja nie bez mikrofonu. Przetłumaczę, no ojca Andrzeja. Draga bracia i sestry, danas smo izuzetno sretni u današnjoj kapelici objeslaviti svetu misu koja nas povezuje sa bratskom Poljskom, nas Hrvate. I danas u Svetom Evanđelju opet nas upozorava i govori da trebamo biti dosljedni svojoj vjeri. Moji drodzy bracia i sestry, jakże serdecznie jestem, raduje się moje serce, że mogę być właśnie tutaj w tej kaplicy razem w tym miejscu modlić się z wami. To przecież wciąż budowanie tej pięknej jedności pomiędzy Polską a Chorwacją. Ovdje za mene poznata polska slika Bogorodice Marije, koju često mi Hrvati imamo u srcu i koju često imamo u kućama. Također, nasuprot nas je Isus, uzdam se u tebe od svete Faustine, milosrđa našega. Moji drodzy, i dla mnie to też taki wielki znak, że jestem w tym miejscu, w kaplicy Matki Bożej Nieustającej Pomocy. My na Chorwacji mamy w różnych miejscach, w naszych domach, przede wszystkim
ten wizerunek, to jest jeden, który nas jednoczy, ale też i ten obraz, który mam tu przed sobą, Jezusa Miłosiernego, znany przecież, kiedy Jezus stanął przed świętą Faustyną. Dragi moi bracia i sestry, u današnjem svijetu materializma, liberalizma moramo ostati čvrsti u svojoj vjeri iz dana u dan. Moi drodzy, w tym czasie wielkiego materializmu, w czasie właśnie wielkiego liberalizmu, tego wszystkiego, co obecnie bardzo nas dotyka, ten świat, czym, co nam proponuje, stajemy przed wieloma wyborami. Danas smo vidjeli na internetu, kruži svuda po svijetu, video iz Italije, gdje ministranti, djeca daju svetu hostiju pres sveto narodu. Kamo vodi ta sinoda, kamo vodi vjera u Isusa Krista? Moi drodzy, dlatego też z niepokojem patrzyłem na te obrazy, które przed chwilą przedstawiłem wam z Włoch, z Italii, kiedy widzimy, jak dzieci pierwszokomunijne, służące przy ołtarzu, udzielają Komunii Świętej. Więc dokąd zmierza to wszystko? Dokąd zmierza Kościół, synod Kościoła? Za mnie to jest sekta. To za mnie nie jest katolicka cerkwa. Dla mnie osobiście, jeśli pójdziemy w takim właśnie kierunku, obyśmy się kiedyś nie przebudzili w jakiejś sekcie. Zna się u katolickiej wiery, kto może podzielić komunią. Znaczy dziakoni, świeczenicy, u iznimnom slučaju wierouczytelji. Według mnie i wielu pewnie z was, tak byliśmy nauczeni, że Komunię Świętą udziela diakon i kapłan. I myślę, że to jest chyba najważniejsze, by jednak pozostać przy tym. Moramo mi svećenici, kler, biskupi, kardinali i sam papa vidjeti da to nije u redu. Da nije u redu jer ljudi odlaze iz crkve. Ja myślę, że te wszelkie zmiany, które dokonywane są na płaszczyźnie ze strony biskupów, księży, nawet samego papieża, zaczynają osłabiać również i ludzką więź z Kościołem i wielu pewnie z tej przyczyny gdzieś się oddala. Uzrećemo samo dwie zemlje w Europie, które są bile 90-tych, 80-tych, 70-tych wierni katoličkoj crkvi, gdje su bili preko 90% naroda je bilo katoličko. Že? Preko dvije zemlje u Europi ćemo uzeti koje su bile katoličke, a to je bila Poljska i Hrvatska, preko 90% stanovništva. Moji drodzy, gdy dzisiaj patrzymy właśnie na Europę, to jeszcze takimi głównymi filarami w Europie katolicyzmu była właśnie Polska jako katolicka, no i Chorwacja. Gdzie są byli temelji Europy, czwarty u katolickiej wiery. Gdzie byliśmy wierni tej tradycji w Europie, katolicyzmu i dziś to się zmienia. A ja pytam sve was, wysokie, wysokosvećenstvo, wysoki kler i obyczajny Bóg Boży, koliko je ljudi izišlo u 10 leta u Poljskoj i u Hrvatskoj iz crkve. Dlatego pytamy dzisiaj, zadajemy sobie pytania, dlaczego w ciągu 10 lat tyle milionów ludzi odeszło od Kościoła, ale też i w Chorwacji, ta sama sytuacja. I u czytałej Europie. W całej Europie. Zašto? Za to, jer narod vidi kako živi kler. Problemem też... Jednostavno. Moi drodzy, problemem jest to, co wszelkie przemiany, które są społeczne, ale też i również, i trzeba powiedzieć prawdę, że ludzie widzą, jak żyje duchowieństwo. Jak duchowieństwo żyje wiarą. My nismo više uzor Bogu Bożemu. My mamy nieustannie właśnie iść i spoglądać właśnie w stronę Boga.
Jego tačnosti. I mi se moramo vratiti evanđelju. Musimy povrućić do korzeni Evangelii. Kad se mi vratimo kler evanđelju, nauku Svete katoličke crkve, onda će i obični narod na ulicama vidjeti da smo vjerni Bog. Jeżeli będziemy żyć Ewangelią, jeżeli powrócimy do tych źródeł, pójdźmy na ulicę, szukajmy tych ludzi, którzy by powrócili i żyli Bogiem. Želim da svi vi živite iz dana u dan Evanđelje Božje. Amen. Aby žili jak dawniej, aby povrućili i žili Evangelijom. Amen. Do Boga bogatego w miłosierdzie skierujmy nasze pokorne prośby za Kościół Święty i za cały świat. Módlmy się za Kościół, aby jego wyznawcy posługiwali się dobrami doczesnymi według myśli Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rządzących, aby szanowali prawo obywateli do godziwego życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za pełniących dzieła miłosierdzia, aby czynili to z wiarą i miłością. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w intencjach mszy świętej o potrzebne łaski i opiekę Maryi dla dzieci Emilii oraz o szczęśliwą operację dla męża Emilii w dniu jutrzejszym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się również o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty, Eweliny, Emilki, Reny oraz wszystkich z domu modlitwy numer 59 z Żor. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się również za wszystkich tych, którzy prosili nas o modlitwę, którą tą modlitwę żeśmy obiecali. W sposób szczególny módlmy się za wnuków Mateusza, Dawida, aby dobry Bóg im błogosławił, a Maryja, Matka Boża nieustającej pomocy, wypraszała obfite błogosławieństwo i łaski. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się również za naszych zmarłych, za zmarłych z naszych rodzin, krewnych, znajomych, przyjaciół, sąsiadów, a szczególnie za zmarłego Bogdana, aby dostąpili miłosierdzia Bożego w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy mieli serca otwarte na potrzeby bliźnich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący i miłosierny Boże, wysłuchaj nasze prośby i pozwól nam radować się z Twoich darów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Miłości składamy na Twoim
przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć chwały swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, daj nam z prawdziwą swobodą ducha pełnić służbę przy Twoim ołtarzu. Niech ofiara, którą składamy, mocą Twojej łaski oczyści nas z grzechów przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami i z duchem Twoim. W górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni i jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oto, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj,
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Adamem, biskupem pomocniczym Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Pamiętaj o zmarłym Bogdanie. Dopuść ich wszystkich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II, świętym ojcem Szarbenem, świętym ojcem Pio i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Uczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażmy sobie wszyscy znak życzliwości i pokoju. Pokój z Tobą. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który kładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien,
abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Kapłaństwa.
Tobie. Drogi Ojcze Jarosławie, proboszczu i kustoszu, za przybycie tutaj do nas i również za koncelebrę, za to, że mogliśmy razem wspólnie tutaj przy tym właśnie malutkim ołtarzu i tej malutkiej, mikroskopijnej, można powiedzieć, kapliczce, razem stać przy ołtarzu i wychwalać naszego Pana. Na sam koniec jeszcze, Ojcze, bo Ojciec będzie chciał coś pewnie powiedzieć, to wiadomo, tutaj bardzo się cieszymy, bo bardzo lubimy, jak Ojciec właśnie do nas przemawia. Pragniemy Ci, Ojcze Andrzeju, przekazać taki bardzo skromny dar, dar naszego serca, ten właśnie wizerunek Matki Bożej nieustającej pomocy, chociaż nie jest on Boże w złotych ramach, ale to nie o to chodzi, bo Matka Najświętsza była prostą kobietą, bardzo dobrą i uczciwą, dlatego ona nie potrzebuje złota, tylko my ją ostawiamy po to, żeby wyglądało to piękniej. Ale ona, choćbyśmy nie wiem jakie złoto, jakim złotem ją przyozdobili i jakie szaty byśmy na nią nałożyli, na te obrazy, na figury, nigdy nie oddamy tego, jak naprawdę jest piękna Przenajświętsza Maria Panna. Drogi Ojcze, przyjmij ten obraz, ale zanim go przyjmiesz, to również byśmy prosili tutaj naszego Ojca, aby nam ten obraz pobłogosławił i poświęcił. Boże Wszechmogący, pobłogosław ten wizerunek Twojej naszej ukochanej Matki, którą nam ofiarowałeś, by przychodziła nam z pomocą. Aby każdy, kto będzie się modlił przed tym wizerunkiem, doświadczał Twojej pomocy i wsparcia, Maryjo, a zwłaszcza chorzy, cierpiący, i abyś broniła ich od wszelkich wrogów widzialnych i niewidzialnych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. No właśnie, Ojcze, myślę, że... Dziękuję bardzo naszym dragom bratu. Ova slika Majke Božje će naći naše mjesto u novoj kapelici u misiji Hrvatskoj. Moi drodzy, Ojcze Andrzej dziękuję i mówi, że ten wizerunek pozostawi też w naszej nowej kaplicy, którą rozpoczynamy budowę tam w misji właśnie chorwackiej. No właśnie ja też, jak już tak jest, że zawsze coś muszę dodać od siebie, moi drodzy, dziękuję Ojcu Andrzejowi przede wszystkim za to, że zechciał przyjechać do Polski i myślę, że dobrze się czuje w Polsce. Staramy się jak możemy, żeby Ojciec miał tutaj to, co go najbardziej potrzeba. Przede wszystkim otwarte serce nasze i naszą miłość, dobroć, to, co umiemy ofiarować. Bądźcie jeszcze razem z nami. U końcu tygodnia Ojciec Andrzej jeszcze weźmie udział w zakończeniu synodu w Miliczu i później powróci do Chorwacji. A moi drodzy, jeszcze w tych dniach Ojciec Andrzej być może odwiedzi Święty Krzyż, a także zapewne to będzie najważniejsze, pragnie być u grobu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, gdzie tam, jak wiecie, zawsze jadę z wielką radością, bo tak blisko nam jest tym czwartym patronem Sanktuarium Matki Bożej w Niebowziętej, Dobrego Początku we Florencji. Przypominam, że mamy jego swetr, ten, który nosił błogosławiony ksiądz Jerzy. No i oczywiście ojciec Andrzej chce spojrzeć też na zakonników świętego Maksymiliana w Niepokalanowie. Jeśli będzie to możliwe, postaramy się. Bardzo się cieszymy, Ojcze, że możemy dziś być tu w Ostrowcu Świętokrzyskim, że w tej godzinie miłosierdzia mogliśmy się modlić. No i Tobie również, czcigodny księże proboszczu, właśnie Robercie, które jesteśmy najbliżej siebie, tu w Florencji, Ostrowca, jakże zawsze
Cieszę się, kiedy jesteś i wczoraj to piękne spotkanie modlitewne i te momenty, kiedy ja muszę udać się z misją do Italii i że chętnie przybywasz, jak tylko zdrowie Ci pozwala, żeby mnie zastąpić, żeby być dla ludzi, kto zechce. Tutaj właśnie w Ostrowcu Świętokrzyskim macie takiego dobrego kapłana. Tyle dobrych słów powiedziałeś, Ojcze, o mnie. No, już tych prałatur, to ja nie, to już zapomniałem. Kiedyś ostatnio znalazłem gdzieś ten czerwony pas, gdzieś tam się zawieruszył i co uśmiechnąłem, że to po prostu przeszłość. Dzisiaj się liczy i to się powinno nam liczyć serce. To, co mamy w sercu, a Ty masz, Ojcze, to dobre serce. To serce napełnione właśnie taką pięknem Boga. Ale przede wszystkim, jak zwrócicie uwagę na tą, to nie jest mikroskopijna kapliczka, to nie jest. To jest piękna kaplica. Piękna. Tak bardzo zadbana, że troszczy się o te detale, o to wszystko, żeby tutaj właśnie było to piękno Boga, Matki Najświętszej, zadbane, liturgia. I za to, Ojcze, też Ci, księże Robercie, dziękujemy. Trochę jestem lat więcej księdzem i poznaje się właśnie wiarę kapłana. Potem, jak wygląda jego ołtarz. Jak wygląda to miejsce, gdzie jest największy dar, jakim jest Jezus w Eucharystii. Dlatego bądź takim, naprawdę pamiętajmy o nim w modlitwie, bo jest też człowiekiem chorym. Może to też nas łączy. Może to też jakoś łączy, że dźwigamy ten ciężar cierpienia, kiedy byłeś w szpitalu, modliliśmy się we Florencji, zawsze pamiętam i wiem, że modlisz się za mnie. I właśnie w takiej przyjaźni i takim sercem kapłani winni żyć, abyśmy się wzajemnie wspierali, abyśmy umieli właśnie wiedzieć, że jest ktoś obok, że ten drugi ksiądz jest bratem moim. I dlatego tego pragnie Matka Boża, moi drodzy. Dlatego bardzo dziękuję, no już dość, bo ja jak zawsze zacznę mówić, no mówić. Niech Ci Bóg błogosławi, Bóg zachwyć. No i dziękujemy również tutaj reprezentacji sanktuarium. Dziękujemy za przybycie. Dziękujemy Pani Nadi również za uczestnictwo w Dniu Najświętszej Eucharystii, Dorocie i całemu niebu, które, jak wierzymy, jest w czasie Mszy Świętej obecne. Na samym końcu Dnia Najświętszej Eucharystii, tak jak zawsze to czynimy w tej kaplicy, bo jest pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, nieustającej pomocy we wszystkich naszych troskach, intencjach i sprawach, wołamy do niej. Dlatego dziś również wołamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Matko Boża nieustającej pomocy, módl się za nas. Cudowna lekarko w chorobach, módl się za nas. Królowo pokoju, módl się za nas. Obrączyni duchów piekielnych, módl się za nas. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nas. Moi drodzy, Matce Bożej ofiarujemy kapłanów. Pozwólcie jeszcze, drodzy księża, pomódlmy się za kapłanów, którzy odeszli do wieczności. Powierzamy jej, ale szczególnie też powierzamy młodego księdza, ile lat kapłaństwa miał? 7 lat kapłaństwa, który dzisiaj popełnił samobójstwo w diecezji tarnowskiej. Musimy przypomnieć, moi drodzy, że w tej diecezji popełniło samobójstwo bardzo wielu kapłanów. Kiedy był jeszcze wtedy ordynariuszem emerytowany biskup, arcybiskup katowicki Wiktor Skworc, za jego czasu popełniło samobójstwo 7 kapłanów, z tego co mi wiadomo. Dzisiaj kolejny ksiądz,
w wielu miejscach, również w Italii. Niedawno ksiądz wyskoczył z okna, też popełnił samobójstwo i w Polsce, i w świecie. Każdy jest człowiekiem, ma psychikę. Jeżeli my nie wesprzemy kapłanów, jeżeli będziemy ciąć przeciwko nim, będziemy tak ogromnie atakować ich, to przecież każda psychika się łamie. Jest wielu kapłanów, którzy są w depresji, nie chcą wychodzić do ludzi, boją się ludzi. Są w depresji z różnych przyczyn. Jest wielu kapłanów zniewolonych też, różnymi nałogami. I my tej Matce Bożej dziś tutaj nieustającej pomocy polecamy wszystkich. Nikogo nie osądzamy i nie osądzajcie wy. Miarą, jaką wy mierzycie innym, taką będziecie osądzeni. Dlatego prośmy za kapłanów. Prośmy, a zwłaszcza za tych, jak mówił ksiądz proboszcz Robert, zagubionych gdzieś. Za kapłanów, którzy szukają pomocy. Spotykam się z takimi kapłanami, którzy przybywają również i do mnie. Moi drodzy, przed przyjazdem do Ostrowca przyjechał do mnie ksiądz proboszcz, chyba też prawat, wielkiej parafii w Polsce, rzymskokatolickiej. Przyjechał, by odwiedzić, ale byśmy mogli się wspólnie pomodlić. I we Florencji, tylko w Ojurze. Pyta się, my tak możemy się modlić razem? Mówię, tak. Bo Jezus nas wezwał, bo nas powołał. Bo mamy wspólną matkę, matkę kapłanów. Dlatego módlmy się o powołania i módlmy się za ludzi, którzy niszczą księży. Módlmy się za tych, którzy są też winni wielu odejść z kapłaństwa. Wielu świeckich ludzi, którzy tak pokierowali wszystkim, aby zniszczyć kapłana. Wielu zostało pogrzebanych, pochowanych, odrzuconych. A tak nie powinno być. Ale ci ludzie noszą na sobie wielkie odpowiedzialność i za to odpowiedzą w czystcu. Módlmy się o Boże miłosierdzie. Matko miłosierdzia, Matko kapłanów, Matko nieustającej pomocy, Ciebie prosimy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpoczywanie raczy im dać, Panie, światłość wieku i stanowienie świeci. Wieczne odpoczywanie raczy im dać, Panie, światłość wieku i stanowienie świeci. Wieczne odpoczywanie raczy im dać, Panie, a światłość wieku i stanowienie świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Jak już się tyle modlimy, to jeszcze pomódlmy się do świętego Michała Archanioła, aby nas bronił i strzegł w tej walce z mocami ciemności. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną, niech Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty w ocu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które nas zgubią dusz ludzkich, krążą po świecie, mocą Bożą strąż do piekła. Amen. A teraz przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech
was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.